A myślisz, że gdyby na tej ścieżce wylądowała konkurencyjna para, to tam by był rzut tą kulą? Na 100%. Z której strony? Rok by rzucił na pewno. No to masz rację, bo tutaj nam potwierdził na wywiadzie, że tak by zrobił. Tak? Masakra. Także no może lepiej, że to by tam wylądowali. Siódma edycja hotelu Paradise już za nami, w związku z czym u mnie dzisiaj nie mogło zabraknąć wielkiej finalistki. Cześć! Kornelia z Nana jako Cori. Witam Cię, Kornelia. Cześć, bardzo mi miło. Byłaś jedną z bardziej kontrowersyjnych uczestniczek tego programu. Barwny ptak, głośna, energiczna. Co byś jeszcze o sobie dodała? Wydaje mi się, że temperamentna i jestem taką osobą, że albo się mnie kocha właśnie, albo nienawidzi, więc no nie wiem co. Ale właśnie tak. Na pewno Twoje życie też było barwne przed programem. Skąd więc ten pomysł, żeby wziąć udział w hotelu Paradise? Ten pomysł wyszedł przez przypadek. Robiłam live'a na TikToku z moją przyjaciółką i zawsze ludzie mnie bardzo lubili w socialach. Nigdy nie miałam hejtu w ogóle na swoim TikToku. Więc moja przyjaciółka powiedziała do mnie, idź do hotelu Paradise, bo ona jest wielką fanką. Więc powiedziała, żebym się tam zgłosiła, zgłosiłam się, no tam dostałam się, więc to dzięki niej. I pamiętam, że wtedy też powiedziałam od razu, że ja się niczego nie boję, bo hejtu nie będzie, nigdy nie było. Więc byłam tak pozytywnie nastawiona i no tak przez przypadek ten pomysł. A czy brałaś w ogóle pod uwagę jakikolwiek inny program typu reality show? Brałam pod uwagę wcześniej Love Island. Konkurencja. Tak, konkurencja. Ale wydaje mi się, że hotel ma coś takiego, że tam jest gra, strategia, bardziej mi to odpowiadało. Że jednak chciałam się zakochać, poznać prawdziwą miłość, ale ja też lubię tak trochę pograć. Okej, czyli nie do końca szłaś tam po taką przygodę, po miłość, tylko też ten element strategii był. Tak, tak, no dlatego poszłam do hotelu Paradise, a nie do Love Island, ale no przygoda się to przede wszystkim, no bo też hotel ma lepsze lokalizacje, raczej takie tutaj Ameryka Południowa, a Love Island w Europie. Zawsze Hiszpania, zawsze tak. To samo. Czyli rozumiem, że nie żałujesz tej decyzji, że padło na ten hotel Paradise. No nie żałuję, jakbym mogła żałować, jak wygrałam, ale no tak się śmieję, no nie żałuję w ogóle, to mnie czegoś na pewno nauczyło. No odwiedziłam kolejny kontynent, poznałam wspaniałych ludzi, także wszystko na plus. Ale może zaczniemy od początku. Wchodzisz jako jedna z pierwszych uczestniczek, jesteś od samego początku. I który chłopak wtedy wpada Ci w oko? I dlaczego to Roch? No właśnie, to nie będzie zaskoczenie. Był to Roch oczywiście, dlatego że ja lubię taki włoski styl. On miał pierścionki, kolczyki. Był taki jakiś skryty, nieśmiały, nie za dużo się odzywał. I on mi się od razu spodobał. No ale niestety to była miłość jednostronna, więc nic więcej tutaj on ode mnie nie chciał, złączył się z Sabiną, ale to był taki mój pierwszy, tak. Czyli tutaj strona wizualna odegrała dużą rolę. No tak, ja zeszłam z tych schodów i od razu go zobaczyłam, mówię, Boże, jaki fajny. A charakter, jak później się okazało, też był to Twój typ człowieka? No ja byłam tak zafiksowana na jego punkcie, że cały czas to był typ w ogóle... Number one. Tak, number one. Ja nawet nie widziałam jego złych rzeczy, które robił, także cały czas byłam lojalna. A teraz z perspektywy czasu gdzieś tam dostrzegasz już te negatywne cechy w nim? Tak, jak ja oglądałam w ogóle hotel, ja tak się dziwiłam, mówię, kurczę, co za manipulant i tak dalej. Poza tym no, w prawdziwym życiu też wyszły tam u nas jakieś komplikacje, że już się nie przyjaźnimy. Więc może to też dlatego inaczej mi się to wszystko oglądało. No właśnie już obiło mi się o uszy, że wasza relacja się gdzieś tam urwała po hotelu i ciekawi mnie, z jakiej przyczyny tak się stało, bo jednak tworzyliście mocną więź na wizji. Tworzyliśmy mocną więź, ale niestety już w dzień finałowy ja widziałam, że coś tam jest nie okej. Nie było tego w telewizji z tego, co kojarzę, ale on się bardzo źle zachował do nas wszystkich. Był taki niemiły, niezadowolony, że dlaczego ja i Jacek tam jesteśmy, a nie na przykład Tori i Krzysiu, z którymi chciał tam być. Więc już wtedy widziałam, że coś jest nie tak. Była to też jedyna osoba, która nam nie pogratulowała na finale. I raczej już jak byliśmy w samolocie, wszyscy tam się bawiliśmy i tak dalej, on raczej tak z daleka od nas. Wróciliśmy do Polski, pogodziliśmy się, ta przyjaźń trwała, wspólne wyjazdy ekipą tu na Mazury, tu Roch przyjeżdżał do Warszawy i tak dalej, i tak dalej. No ale jakoś tak 2 miesiące temu, jakieś tam nasze prywatne sprawy wyszły i się pokłóciliśmy. Czyli rozumiem, że obecnie nie macie kontaktu. Nie mamy kontaktu i raczej nic nie będziemy. Ja tutaj mam właśnie jedną opinię kontra drugą opinię, ponieważ wcześniej był u nas Roch i stwierdził, że
Wam pogratulował, dlatego chciałam to skonfrontować, bo każda ze stron mówi coś innego. No. I Roch wspomniał, że wydaje mu się, że podszedł do Was i że padło coś takiego, że się cieszył i że nie było tej zazdrości, ale rozumiem, że Ty to inaczej troszkę pamiętasz. No tak, no nie podszedł na pewno na 100 000%, bo ja właśnie pamiętam, że to było dla mnie takie straszne, że kurde, no nie pogratulował nam. Mhm. A w przypadku tej Łucji, bo tutaj też Rochowi się bardzo oberwało, że on był prowodyrem tej całej sytuacji, czy Ty też tak uważasz? Że on, ale jakiej sytuacji z Łucją, że jak Sabina odpadła? Z szykanowaniem, z nakręcaniem tego hejtu i tego wszystkiego, co się potem działo, że troszkę została odsunięta od reszty grupy. No wydaje mi się, że tak początkowo to może przez dziewczyny, bo one poczuły się zagrożone. Tak. Mhm. No to tam Malu chyba poczuła się zagrożona i Tori najbardziej. Ja trochę chciałam się podpasować w grupę, więc poszłam z nią rozmawiać, i powtórzyłam wszystko, więc trochę źle, ale no chciałam wpasować się tam do nich. No ale jeśli chodzi o jakieś takie dalsze kwestie związane z Łucją, no to rzeczywiście Roch tutaj manipulował tym Pawłem, no ale też czuję się winna, bo też mówiłam do Alicji, żebyśmy się jej pozbyły z programu. Mm-hmm. Więc wydaje mi się, że no ja i Roch tak najbardziej później mogliśmy źle potraktować Łucję. Czy z perspektywy czasu inaczej byś postąpiła? No na pewno. Ja w ogóle drugiego tygodnia w hotelu nie pamiętałam. Ja dopiero jak to oglądałam, to zobaczyłam. Mm-hmm. Bo ja wiedziałam o wielu rzeczach, które tam zrobiłam i tak dalej. Ja tylko czekałam, kiedy to się pojawi. Aha. Ale tych rzeczy nie pamiętałam i ja to oglądam i mówię, o kurczę. Tym bardziej, że ja po hotelu miałam bardzo dobry kontakt z Łucją. Wyszliśmy na kawę, no później ona przeprowadziła się do Dubaju, długo ze mną rozmawiała o tym, że właśnie planuje zostać stewardessą, bo moja przyjaciółka jest stewardessą. I tak sobie rozmawiałyśmy, zapraszała mnie nawet do Dubaju. I później oglądam i takie coś, i mówię, Boże, co za wstyd, a ja tego w ogóle nie pamiętałam, no bo i tak sobie wszystko wyjaśniłyśmy chyba oprócz tego. No więc no dla mnie też to był szok, takie moje zachowanie, drugi raz na pewno bym tak nie zrobiła, no bo jednak to samo wygląda, że ona rzeczywiście była wykluczona od tej grupy, a nie robiła nic złego. No właśnie, a po prostu ktoś, była. No i troszkę się tak oberwało z tym wszystkim, ale czy ktoś podszedł i przeprosił ją po tych wydarzeniach? Nie było okazji na żywo przeprosić, bo ona właśnie mieszka w Dubaju i jedyne co, to można się z nim kontaktować FaceTime. Mm-hmm. A Wy teraz jaki macie kontakt? Z Łucją? Mm-hmm. No taki koleżeński, znajoma, / koleżanka. No mówię, czasami coś popiszemy, też pisałyśmy podczas hotelu o naszych odczuciach, o odcinkach. No przeprosiłam ją oczywiście, jak to wszystko zobaczyłam, wczoraj nam pogratulowała, wysłała filmik, więc jest okej. Okay. Może nie przyjaciółka, ale taka znajoma koleżanka. Mm-hmm. Tych relacji było dużo. Ty na początku też tworzyłaś związek z... Miałam 7 partnerów chyba, albo 8. Michałem. Był Michał. Dobra, lecimy od początku. Tak, był Michał. Michał, później był Patryk. Właśnie. Później był Szymon na chwilę. Aha, no tak. Później po Szymonie był znowu Patryk, znowu do niego wróciłam, ale dobra, to jest Patryk. Później był Jacek. No w międzyczasie przez przypadek Roch. No i później Paweł, znowu Patryk i Jacek. Czy tam Patryk, no, Paweł, Jacek. Chyba jesteś rekordzistką w tym sezonie. No, jestem rekordzistką, ale kurczę, dużo osób mnie za to hejtowało. A to nie chodziło o to, że ja sobie lubię zmieniać tych partnerów i ja tam z nimi, z każdym robiłam relację romantyczną, tylko że cały czas mi coś po prostu nie pasowało. No właśnie, do tego dążę. Najpierw był ten Michał i co z nim było nie tak? Bo tam chyba bardzo szybko Wam się zweryfikowało, prawda, że tak, to nie w tą stronę. Z Michałem to w ogóle wyszło tak, że ja mu się spodobałam i Alicja. Mm-hmm. No a ja z Alicją się przyjaźniłyśmy. I my nie chciałyśmy robić tak, że podchodzimy do tego samego chłopaka i że tak powiem, ja go pierwsza zaklepałam, więc ona mi go wtedy oddała. On był w końcu niezadowolony, że mnie wybrał. No i na drugi dzień ja mówię, dobra, widzę, że Was ciągnie do siebie, no to proszę, oddajcie. A z tym Patrykiem, bo Wy się bardzo dobrze dogadywaliście, szybko ta relacja przeszła na taką relację kumpelską, a przynajmniej z Twojej strony, ale w pewnym momencie zaczęliście się bardzo denerwować nawzajem. Tak. Dlaczego tak się stało? No właśnie nie wiem, bo teraz go kurczę lubię, ale tak oglądam i tak mi się przypomina, że on mnie jakoś kurczę no irytował po prostu z całą. Już byłam tak zmęczona, poza tym ja byłam trochę zazdrosna o te wszystkie relacje, które tam są w hotelu, że ludzie się przytulają, nie wiem, że zasypiają sobie razem, mamy na dwóch końcach łóżka, i że to była naprawdę taka relacja koleżeńska, nawet może nie przyjacielska, bo z przyjacielem, no to ja miałam Rocha jako przyjaciela i tam też się mogliśmy przytulić, a z Patrykiem, no to było takie koleżeństwo. I ja chciałam, żeby jednak coś więcej.
zadziało się. No i się zadziało, bo po tych wszystkich zawirowaniach wchodzi Jacek. I to było takie kliknięcie od początku i chyba dwustronne, bo od razu on na ciebie zwrócił uwagę. Pamiętam tą scenę, jak ty sobie siedzisz na tej ladzie i te oczka też ci się zaświeciły w jego kierunku. Co cię w nim urzekło? Po pierwsze od razu wszedł taki uśmiechnięty i miał tatuaże. I ja lubię tatuaże, mówię, Boże, fajnie. No i właśnie taki uśmiechnięty. Ja też byłam w tej mojej parze z Patrykiem, tam pamiętam do Jacka, że ja w parze koleżeńskiej, także możesz się za mnie brać. Więc pierwsze dobre wrażenie po prostu. Ale mimo wszystko potem zaczęło się psuć. I tutaj to samo pytanie, dlaczego nie mogliście się dogadać jako para? No bo ja po prostu taka jestem, że jak mi coś nie pasuje, to ja w ogóle nie mogę się pogodzić, tylko muszę od razu urywać kontakt i się kłócić. I też tak tam było. Ja pamiętam, że byłam na niego taka wściekła, bo on tak naciskał. A powiedz, a czy chcesz, czy nie chcesz? Ja sobie myślę, kurczę, no chcę, no podobasz mi się, no ale nie tak, żeby się deklarować, czy ja z tobą chcę coś więcej. Że za dużo i za szybko może. Tak, znaczy ja w ogóle nie byłam zamknięta na jakieś relacje, bo ja bardzo chciałam taką relację miłosną, ale nie tak, żeby on się mnie o to wprost pytał. Powinien to widzieć raczej, żeby to tak samoistnie wychodziło, a naprawdę fajnie już ta relacja szła do przodu. No i przez to jego naciskanie ja tak się zamknęłam. Ja pamiętam, 2 dni z nim nie rozmawiałam i wszyscy chodzili i powiedzieli, porozmawiaj z nim, porozmawiaj, a jeszcze on płakał. Ja mówię, nie płacz, Boże, ja mówię, no załamie się strasznie. I wtedy byłam jakaś taka, tak mnie odpychał od siebie, że ja no naprawdę nie mogłam na niego patrzeć. Ja to mówię cały czas, że nie mogłam na niego patrzeć, ale no przez te wszystkie sytuacje, że on tak zabiegał, no to aż mnie odepchnął. Ale no później, jak się połączył z Oliwią, to byłam zazdrosna. A czyli jednak cię zakuło, tak? Szczególnie, że tam zbliżenie było, oni się chyba pocałowali w basenie. No, jak ja stałem. No właśnie. I co, patrzysz na to wszystko i jednak zazdrość się pojawia. Tak, ja pamiętam, wtedy się pojawiła zazdrość, jak Oliwia chodziła z taką butlą tlenową i on taki nosił to i z nim chodził wszędzie. No, w telewizji to jest 15 minut, ja na to patrzyłam cały dzień. No i ja mówię, Boże Święty, co ja zrobiłam, on jest taki kochany, naprawdę, tak mi było przykro. No ale jak był w parze z Oliwią, no to jednak my cały czas kontynuowaliśmy tą relacje, dużo rozmawialiśmy i stwierdziliśmy, no kurde, no ciągnie nas do siebie, nie możemy być w tych parach, w których jesteśmy. No właśnie, to dlaczego byłaś taka niezdecydowana, można powiedzieć, i nie chciałaś powiedzieć temu Pawłowi, że ty wolisz Jacka i że chcesz coś więcej. No nikt tego nie rozumie, no ale właśnie. Chodziło o to, że ja tak lubiłam Pawła, ja wiedziałam, że on chce wygrać, że on tam poszedł po prostu, żeby dojść jak najdalej i wiedziałam, że on ze mną może to zrobić, że tak o, nie wyrzucam nas, konkurencję wygramy. Czyli czysty układ. Tak, czysty układ. Wiedziałam, że no finału nie wygramy, ale dostaniemy się na Uber Pandora chociażby, czyli no dojść jak najdalej. I dlatego nie chciałam, bo mówię, kurde, no szkoda mi go, tak jakby poświęcić się chciałam dla niego, że dobra, już niech będzie, poza tym lubię go, mam do niego szacunek. No i dopiero się z nim chyba złączyłam 2 dni wcześniej w para, już chcę zmieniać na Jacka i było tak głupio, jak ja mam to powiedzieć. No ale w końcu musieliśmy zaryzykować i dobrze wyszło. No właśnie, to chyba była najlepsza decyzja z waszej strony. A jak wspominasz najlepszy moment twój i Jacka w hotelu? No najlepszy moment to na pewno taka druga randka, gdzie sami popłynęliśmy łódką, była taka randka i mogliśmy tam sobie wybrać jedzenie z menu i Jacek tak stwierdził, że on sobie wylosuje, też tego nie ma w telewizji, a szkoda, bo to były takie śmieszne rzeczy, no ale rozumiem, że widzów to może nie aż tak interesować. Wszystkiego się nie dasz pokazać. No. Tak, i on tak wziął menu, tam było wszystko po hiszpańsku, on że coś wylosuje i oby nie risotto, bo nienawidzi risotto. No ja sobie wzięłam tam pasta, coś tam, jakiś makaron z owocami morza, a on coś wylosował z zamkniętymi oczami, przyszło to risotto. Ja tak śmiałam, no ale ta randka była super. I jeszcze pamiętam wtedy, on chciał jakiegoś drinka zamówić, a ja powiedziałam, że nie piję, a druga randka, ja go znałam jeden dzień. Mówię, że nie będziemy pić na tej randce, musimy pić wodę, bo jest słońce, musimy się nawadniać. I on się mnie słuchał i właśnie później opowiadał, że on chciał tego drinka, ale się mnie posłuchał. Ja mówię, Boże, ideał, pantofelek. No właśnie, wielu ludzi mu zarzucało, że jest takim pantofelkiem i że troszkę nim manipulujesz. Czy ty też tak to na tamten moment odczuwałaś? No nie, no nie odczuwałam, że nim manipuluję, ale bardzo mi się to podobało, że nie to, że się mnie słuchał i tak dalej, ale ja lubię takich chłopaków, którzy są, jakby potrafią postawić na swoim, ale trochę ulegli dla mnie, żeby się zgadzali na niektóre takie rzeczy. Czyli jesteś taką dominą w związku, która jednak trzyma tą pałeczkę i spodnie nosi w związku? No nie, właśnie chcę, żeby to facet wszystkim tutaj zarządzał w związku i tak dalej. Ale żeby też się mnie słuchał, no nie wiem jak to określić, taka, nie że taka księżniczka, bo też dużo dam od siebie, ale no lubię jak się stara. Jak się stara. A taki najgorszy moment z udziałem Jacka? No chyba te nasze kłótnie w ogóle, to było takie najgorsze, to było strasznie, tam płakałam, to był mój najgorszy dzień w hotelu, bo tak o,
Kłóciłam się z Jackiem, nie było Justy, nie miałam z kim porozmawiać, no bo była Tori Rock, ale to nie byli tacy moi przyjaciele jak Justa, no bo z nią to naprawdę mogłam porozmawiać o wszystkim. I kiedybym powiedziała Tori, że pokłóciłam się z Jackiem, no i tak powiedziałam, no to ona mi tylko doradziła nie kłócić się, no to ja mówię, co to jest za rada, to tyle, to ja wiem. Aha. A Justa jednak powiedziała na przykład, no ja wiem, on jest straszny i była po mojej stronie, więc bardzo mi jej brakowało, plus kłótnia z Jackiem, więc to był mój taki najgorszy dzień w hotelu wtedy. Mhm, ale mimo wszystko pokonaliście każdą trudność i wylądowaliście w tym finale. Czy ty się tego spodziewałaś, no, że, w ogóle, że razem tak daleko dojdziecie? Nie, ja się w ogóle nie spodziewałam finału. Jakby widziałam sobie, no właśnie jakaś Uber Pandora, czy tydzień finałowy, ale na pewno nie finał. Jeszcze jak był finał, to ja pamiętam, były telefony do rodziców i powiedziałam mamie, że ja chcę, żeby moi przyjaciele wygrali Rock i Justa, oni są razem, ona mi dała motyle, ja tam opowiadam, moja mama nie wie, od jakiego motyla chodzi i tak dalej. Także ja w ogóle nie widziałam nas. Ja jeszcze jak leciałam do Kolumbii, nawet nie kupiłam sukienki. Mm-hmm. Tydzień przed wylotem mama mi kupiła sukienkę, no bo mówi, no musisz mieć, żeby chociaż głosować na tych ludzi. No. A ja mówię, no co ty, odpadnę w połowie, nawet nie będzie mnie na głosowaniu. A tutaj proszę, cały program. Ale no nawet widać chyba, jak się ogląda, że my byliśmy, mi się wydaje, jedyną parą w tygodniu finałowym, które nie zależało na finale chyba. Mm-hmm, jakby chcieliśmy być jak najdłużej, żeby tam być, ale nie widzieliśmy siebie tam w ogóle. Też mało rozmów między wami było w ogóle o tym finale, więc nie dałeś tego tak odczuć. Aczkolwiek ten ostatni dzień był dosyć dziwny i te rozmowy między dwoma parami finałowymi nie do końca były zrozumiałe dla widzów, bo ty sobie słodziłaś z Rochem, Justy siedziała z taką zaniepokojoną miną, Jacek nawet trochę się zdenerwował. Z czego to wynikało? Czy to fakt, że te nerwy, że stres, czy wy tak pogrywaliście troszkę na ich nerwach i emocjach? No my lubiliśmy zawsze tak z Rochem tak podjudzać i tak dalej. Właśnie nawet jak byliśmy razem w parze, no to my z Rochem udawaliśmy, że o, Cory, Roch i tak dalej, więc to raczej takie prześmiewcze dla żartów, no bo wiedzieliśmy, że jakby to nie jest jakieś takie specjalne, miłosne, tylko takie z dystansem. Mm-hmm. Ale jednak pojawił się ten pocałunek między wami. Jezu, czy żałujesz teraz z perspektywy czasu tego wydarzenia? Nie żałuję, to było śmieszne. Kurczę, ja chyba i tak cofałam się z każdym w hotelu, więc czy to z Rochem, czy z Pawłem i tak dalej, i tak dalej. Ja nawet nie pamiętam, jak to było. Mm-hmm. Jakaś kostka lodu, coś tam, ale no naprawdę nie pamiętam, jak to w ogóle do tego doszło. Ale nie żałuję, no trudno. No ale to jednak z Jackiem wylądowałaś na ścieżce lojalności. Wiem, że różne myśli ci chodziły po głowie. Czy ty chciałaś rzucić tą kulą? Czy brałaś taką opcję w ogóle pod uwagę? Bo sugerując się twoim charakterem i taką też zmiennością, no nie było to przewidywalne do końca. No właśnie ja mówiłam wszystkim, że bardziej wszystkich zszokuję, nawet nie że widzów, ale i uczestników, jak ja nie rzucę. No właśnie. Jak ja rzucę, to wszyscy, o, kory. Ale nie, no ja się nie bałam tego, że, w sensie ja nie chciałam rzucić, ale ja się bałam tego, że ja to zrobię. Mhm. Ja pamiętam, jak już wygraliśmy, no to jest taki moment, że my czekamy odwrócenie od siebie tyłem, i mamy takie przemyślenia, żeby sobie wszystko poukładać w głowie i ja miałam takie, Boże, ja się boję, że ja rzucę. Mm-hmm. Ja naprawdę tak miałam, że ja się boję o siebie, nie boję się o Jacka, ja wiedziałam, że on nie rzuci na 1000%, ja się boję o siebie. I tak nawet widać, ja trzymałam tą kulę i ja mówię, o, po co mi się ręce, ja się bałam, że ona mi wypadnie i później rzeczywiście jak rzuciłam, to ja rzuciłam tak lekko, że ona się nie pobiła. Więc no bałam się, że to zrobię, ale jak już wyszłam na tą ścieżkę, mówię, no patrz na tego Jacka, mówię, no nie zrobię tego, muszę ją tak trzymać, żeby mi nie wypadła. A bałaś się w drugą stronę, że Jacek może ci wywinąć taki numer i taki niepozorny, a jednak rzuci? Nie, ja się w ogóle nie bałam, ale jeżeli by tak było, bo ja z nim rozmawiałam o tym w samolocie później. No właśnie. Wszyscy stanęli prawie za Jackiem, nie? I tam wszyscy Jacek. No i powiedziałam mu, że to ty wygrałeś. No ja do niego mówię w samolocie, że kurde, czemu ty nie rzuciłeś? Jakby mogłeś rzucić, bo to ty wygrałeś. Ja nawet bym nie była zła. I do tej pory mu to powtarzam, że ja nawet bym nie była zła, no bo moim zdaniem to on wygrał, jakby. Patryk miał ze mną kłótnię, ale stanął no za Jackiem. Marvin, nie rozmawiałam z nim cały program, stanął za Jackiem. No i tak dalej. Lucja no, też wiedziała, że coś tam na mnie po drodze. No i też stanęła dlatego, że lubi Jacka. I chyba tylko Alicja stanęła za nami ze względu na mnie. Ciebie. I to też tylko ze względu na sentyment, bo byłyśmy pokłócone. Więc no to dzięki Jackowi. Więc gdyby rzucił, raczej nie byłabym zła. Ja tam na tej ścieżce stałam taka spokojna. A myślisz, że gdyby na tej ścieżce wylądowała konkurencyjna para, to tam by był rzut tą kulą? Na 100%. Z której strony? Rok by rzucił na pewno. No to masz rację, bo tutaj nam potwierdził na wywiadzie, że tak by zrobił, tak? Masakra. Także no może lepiej, że to wy tam wylądowaliście. Jezu, Justyna to by oszalała chyba. No podejrzewam, że tak. Ale on jej nawet chyba to powiedział w samolocie, z tego co ja pamiętam, że on by rzucił kulą, no bo to wszyscy wiedzą i nawet wiemy, co by powiedział, gdyby rzucił kulą, bo to też wszyscy wiemy.
A to, to już tak wam aż zdradził, tak? Tak. No przemowę już gotowała. Aha, i co tam by powiedział? Znaczy, może nie, że przemowa, ale chciał rzucić kulą i powiedzieć, że dzieli się pieniędzmi z Tori i z Krzysiem. To słyszałam. I to też byłoby tak przykre dla Justyny. No właśnie, zapytałam, a co z Justyną? Tak, to no bo mogli sobie rzucić na 100 tysięcy i z 50 tysięcy się podzielić. Mhm. Proszę, dzielicie się 50 tysięcy na 3 i masz podzielone. Dlaczego on miałby jej to robić? Kosztem pieniądze jakby dostał po emisji, to nie wiadomo, czy by się podzielił moim zdaniem, raczej nie, bo wiadomo jak to jest, mówiłem, ale już nieprawda, tak, nie pamiętam. I co by było wtedy ze mną i z Jackiem? Cały program z nim byłam przyjaciółka i by rzucił i by się podzielił z innymi ludźmi? To też takie nie fair w stosunku do nas. Jakby rzucił i właśnie wygrał z Justą, no to okej, ale by się z każdym dzielił, a ja kurczę co z Jackiem? No takie niefajne. No ale faktycznie są to słowa potwierdzone przez samego Rocha, że tak by było, także tutaj mamy gwarancję, jakby się ten finał zakończył. Na szczęście tak nie było. Na szczęście finał był całkiem inny. No ale przejdźmy do tego, co się działo potem. I najważniejsze pytanie, czy kinderki są ze sobą razem? Jezu, jak to śmiesznie brzmi. Ale wy byliście takimi kinderkami hotelowymi dla wszystkich chyba. Na razie nie zdradzamy za dużo, bo to jest cały czas, wszyscy nas o to pytają. A i tak cała Polska oglądała naszą relację, więc na razie potrzebujemy trochę prywatności, jeśli o to chodzi. Że to nie jest jakiś sekret, ale trochę prywatności. Ale na pewno nas ciągnie do siebie, dalej przedłużamy tą relację, jest to jakiś taki element zauroczenia. Ale co oficjalnie, to na razie nie mówimy. Okej, ale rozumiem, że się spotykacie na co dzień. Tak, mieszkamy obok siebie. Aha. My się cały czas widujemy, więc ta relacja od razu po hotelu cały czas kontynuowana. Jacek się przeprowadził ze swojej miejscowości, jest godziną od Warszawy. Aha. A do Warszawy akurat obok mnie. Mówię, Boże Święty, czemu obok mnie? No, tak się a to śmieje. Przypadek czy to celowo? Nie, on specjalnie, on specjalnie. Okej. No. Czyli rozumiem, że tam może jakieś grubsze plany są. Może brane tak. pod uwagę względem ciebie. A czy zmienił się po programie, czy to nadal jest ten kochany i taki Jacek, który ci ustępuje w wielu kwestiach? Zmienił się po programie, to już nie jest ten kochany Jacek. Na korzyść czy nie na korzyść? Potrafi teraz postawić bardziej na swoje, mi to czasami nie pasuje. A czy to znaczy, że między wami jest więcej konfliktów i kłótni? Nie, to jest raczej takie, że ja mówię, kurde, on mówi, już nie jestem pantoflem, a mówię, no dobra, bardziej coś w tym stylu. Czyli tak przepychanka, ale kochana raczej. Tak, i oglądamy to, ja mówię, zobacz jaki byłeś kochany, zobacz jaki byłeś fajny i wtedy ustępliwy on mówi, no tak, ale on już się nauczył, że tak nie może. No może dobrze, nie? Aha. Jacek jest młodszy od ciebie. No jest młodszy, ja lubię młodszych. Więc wszystko się zgadza, ale też pewnie uczy się na swoich błędach i ktoś mu powiedział i widzowie też tak stwierdzili, że takim pantofelkiem był, więc może wyciągnął wnioski, że trzeba być dojrzalszym. No ale Hotel Paradise to nie tylko relacje miłosne i romantyczne, bo też wiele przyjaźni się tam narodziło i twoja pierwsza taka relacja związana z przyjaźnią to była Alicja. Tak. Pokłóciłyście się potem. Troszkę Alicja miała ci za złe, to widzieliśmy na antenie, ale jak wasze relacje wyglądają teraz? Teraz wyglądają bardzo dobrze. No mam do niej naprawdę ogromny sentyment, bo poznałam ją już pierwszego dnia i od razu było to flow, jakoś tak naturalnie. Dwie takie infantylne dziewczyny z programu, jak to wszyscy pisali. Tak. Ale no bardzo dobrze, dużo rzeczy nie ma pokazanych też z Alicją, my sobie śpiewałyśmy i tak dalej, no ale ta relacja dalej jest właśnie kontynuowana, bardzo często się widujemy, więc naprawdę cieszę się, też poznałam jej znajomych, ona moich przyjaciół i to mi się też podoba, że my mieszamy te nasze środowisko, że moja przyjaciółka też przyjaźń, znaczy no przyjaźń to za duże słowo, ale moja przyjaciółka no koleguje się z Alicją, z Justą, z Malą. Malu by mogła cię właśnie nawet u nas spać, dlatego. Więc cieszę się, że te relacje z hotelu łączą się też z moimi z prawdziwego życia. No właśnie, już wspomniałaś tutaj, że Justa, że Maluk też są twoimi przyjaciółkami i że bardzo blisko. Z Justą widzieliśmy to już na antenie, aczkolwiek z Malu to nie do końca zawsze wam było po drodze, ale teraz się wypowiada o tobie w samych superlatywach i rozumiem, że z twojej strony jest to samo. Tak, to prawda. W hotelu było nam bardzo nie po drodze, ja nie wiem. Cały czas mi ten jej styl bycia nie pasował, ta relacja z Marvinem, że tam kłótnia, zgoda, kłótnia, zgoda. Co prawda ja tak samo z Jackiem, ale nie tak często jak oni, więc mnie to tak denerwowało. Nie tak bo oni naprawdę bardzo emocjonalnie to wszystko brali. Tak, to prawda, więc wiele rzeczy nie mogłam zrozumieć. Po powrocie do Polski też tego kontaktu raczej nie było, tak żebyśmy za dużo ze sobą rozmawiały. Aż w końcu, w sumie nawet nie wiem, co nas połączyło, kiedy to wyszło, ale jak zaczęłyśmy rozmawiać, tam sobie wszystko wyjaśniłyśmy, za co ona mnie denerwuje, za co ja ją denerwuję, zrozumiałyśmy, że w sumie potrafimy się dogadać i jest fajnie. I też, że te rzeczy, które nas w sobie denerwowały, no to
W sensie, o co ja chcę przekazać, że ja widzę, że zauważyłam, że Malu, myślałam, że jest taką straszną osobą, a jest tak naprawdę jedną ze szczerszych tam osób i tak samo Malu powiedziała mi, że myślała, że jestem fałszywą plotkarą, a widzi, że tak naprawdę nie chcę nikomu zrobić krzywdy tym. A czy na tamten moment bycia w hotelu ty wierzyłaś w tą relację Malu i Marwina, która tak jak wspomniałaś była bardzo burzliwa już wtedy? No miałam mieszane uczucia, kojarzyłam się to z taką toksyczną relacją, ja wcześniej też byłam w toksycznej relacji, więc widziałam ten mój były związek i tak mówię, no nie, no jakby wiem, że będą razem po hotelu, ale na pewno niedługo, bo oni się pozabijają. Także ja wiedziałam, że będą razem, ale nie wróżyłam przyszłości takiej dalekiej. Mm-hmm. Czyli teraz wychodzi na to, że tak naprawdę jedyną relacją, która przetrwała, to jest twoja i Jacka, jakkolwiek my jej nie nazywamy, ale tak jest. Czy ty w ogóle wierzyłaś, że jakiekolwiek inne relacje tam przetrwają próbę czasu? Mam tutaj na myśli między innymi Rocha i Justa. Myślałam, że na pewno właśnie Roch i Justa przetrwają. Chyba każdy tak myślał. To, co było w hotelu, to naprawdę to było takie naturalne, a w momencie wyłączenia kamer, samolot, koniec, nie znali się już. Ojej. No później się pogodzili, ale to było straszne w ogóle na tym lotnisku. Myślałam, że to było Krzysiu. Obustronne, że... Nie, to było jakby on nie chciał. A, kontynuować dalej. Tak, on nie chciał. Nie wiem, na tym lotnisku tak dziwnie ona ze mną, on poszedł story z Krzysiem, w ogóle ją zostawił, nie interesował się nią. Wrócił do Polski, się nie odzywał i to wszystko dopiero tak, nie wiem, w wakacje może znowu ruszyło. Myślałam też, że Tori i Krzysiu. No właśnie, może nie, że miłość, bo miłość to ja tam nie wróżyłam, to było widać, że nie za bardzo. Ale myślałam, że przyjaźń. A okazało się znowu to samo, że tam powrót do Polski i goodbye. I no ale Krzysiu tutaj zaręczył się. No właśnie dzwonił dzisiaj do mnie, pytał się co tam, jak tam, bo nie mógł przyjechać wczoraj na wspólne oglądanie finału. I 3 tygodnie temu się zaręczył, już mi się chwalił. Wow, to my gratulujemy. Tak, już poznałam jego narzeczoną, tak, bo mieliśmy właśnie wspólny wyjazd z ekipą, z Abramią, także bardzo fajne, łączy ich sport i tak dalej i widać, że do siebie pasują. Tak? Tak, no fajnie. To my tylko widzieliśmy jakieś tam ułamki na Instagramie, także czekamy, aż tutaj cała parka nam się pokaże. Tak. A komu, z kim ci było tak najbardziej nie po drodze w tym hotelu Paradise? Z kim się gryzłaś i to totalnie nie twój typ człowieka? Z kim się gryzłam? Kurczę, wydaje mi się, że raczej się tak nie gryzą, bo ja się bałam tam rozmawiać i mówić, co sobie sądzę i tak dalej, ale jedyną chyba osobą na tamten moment w hotelu, bo w prawdziwym życiu to teraz zupełnie inaczej, ale była chyba Wiktoria, ta, która była z Rochem. Nie potrafiłam jej w ogóle zrozumieć, spała całymi dniami, my się bawiliśmy i ja tak jakoś mówię, no nie mogę się przekonać, nie mogę. Pamiętam Roch czasami do mnie, no weź, ona jest ze mną w parze i z nią pogadaj, tak szłam do niej do pokoju pogadać, ale tak nie za bardzo, no. W prawdziwym życiu też dalej nie za bardzo, ale... Czyli z kim teraz masz najlepszy kontakt, poza Justą i Malu? Z dziewczyn, Justa, Malu i Alicja. A z chłopaków? Tylko Jacek. Tylko Jacek, no. Czyli wszystkie inne relacje się skończyły wraz z końcem hotelu, tak? Większość na pewno. Ja mam takie 3 grupki i właśnie ci najlepsi moi, z którymi mogę rozmawiać o wszystkim, tacy szczerzy ludzie, którym ufam, no to właśnie Jacek, Malu, Alicja i Justa. Takie osoby neutralne, czyli Wojtek, lubię go, ale przyjaźnie z tego nie ma. Łucja, Wiczka prawniczka, no nie wiem, Marwin, Patryk. Są to takie osoby, że lubię je, ale no mówię, nie nazywam ich przyjaciółmi, żeby się im zwierzać, ale no na drinka bym mogła z nimi wyjść. No i to ostatnia grupa, raczej także na mnie po drodze. Która już na dystans, tak? Rozumiem. A czy ty się spodziewałaś, idąc do programu hejtu, aż takiego? Już wspominałaś, że wcześniej go nigdy nie miałaś, więc jak ty sobie z tym radziłaś? Bo tak naprawdę te komentarze były dosyć mocne, tutaj mam kilka z nich. Z tej Corneli to jest niezłe ziółko, kłamliwa osoba bardzo, Cori najbardziej paskudna osoba w HP. Roch i Cori do domu, natychmiast. Marzę, żeby odpadł Roch i Cori. Tutaj ciągle się przejawiają te dwie osoby, Roch i Cori. Tak, tak. Najwięksi gracze w hotelu. Ona nie zasługuje na Jacka, za fajny i za mądry dla niej. Czy ty myślisz, że ten hejt był zasłużony? No to tak, na pewno się go nie spodziewałam. Na początku, jak on się pojawiał, to ja miałam takie... Coś tak, ani razu nie było mi jakoś tak przykro, żebym się popłakała i załamała tym. Tylko na początku chciałam z tym walczyć, czyli tłumaczyć się, usuwać komentarze, blokować ludzi. Ja pamiętam tam, nie wiem, pierwszy tydzień już 200 osób zablokowałam i tak dalej. Później stwierdziłam, że i tak z tym nie wygram. I po prostu dodaję zdjęcie, nie czytam komentarzy, dodaję TikToka, nie czytam komentarzy. Wiem, że coś tam się pojawia, bo tylko co odpalę właśnie Facebooka, Instagrama, to ja tam wyskakuję, paskudna żmija i tak dalej.
Trochę się tego spodziewałam, bo wiedziałam, że jestem kontrowersyjną osobą, tak od zawsze było, że mogłam być najpopularniejszą dziewczyną w liceum, ale nikt jej nie lubił, taka mean girl, więc spodziewałam się tego, myślałam, że więcej ludzi mnie pokocha niż znienawidzi, ale no to nic, no kurczę, to, że jestem graczem, dla mnie to chyba też komplement. Jednak byłam dobrym graczem, bo od pierwszego odcinka do ostatniego. Wygrana. Tak, wygrana i też, że no niby byłam tym graczem, ale miałam też taką pokorę w sobie i serio narodziło się takie uczucie u nas z Jackiem. Nie było to tylko pod program. Jakbym chciała tylko pod program, to z Patrykiem bym szła do końca i nawet wczoraj z nim o tym rozmawiałam, że kurde, widzisz, mogłam z tobą od pierwszego odcinka, też bym mówić, że mocna para, bo taka prawda. Taka prawda, no i właśnie tutaj ten hejt dotyczył też Jacka, tego, że niby na niego nie zasługujesz i tak dalej, ale też bardzo mocno było oceniane twoje ciało, twoje kobiece kształty. Powiedz, czy tego się spodziewałaś? Wiem, że już gdzieś na story wspominałaś, że wiedziałaś, że będzie pisane na ten temat i to się akurat sprawdziło. Jak sobie z tym poradziłaś? No ja się tego spodziewałam, więc to mnie w ogóle to nie zdziwiło, w ogóle się tym nie przejmuję. Piszą, że mam rozmiar 4XL, 6XL i tak dalej, i tak dalej. Ale nie wiem, jakoś nie... Nie przejmuję się tym, nie stresuje mnie to. Ja wiedziałam, jeszcze miałam przed wyjazdem straszny problem z trądzikiem, że chciałam zacząć brać izotek, bo miałam straszny wysyp. No ale stwierdziłam, że lecę do Kolumbii, nie mogę wziąć izoteku, no bo słońce. I ja mówię, kurde, będę pisali, że taką pryszczata, gruba. Myślałam, że z charakteru będę fajna. Ale ja byłam tego świadoma i mówię, niech piszą. Ile razy ja na przykład paliłam papierosa z Justą i Justą mówi, ty, a nie przyjmujesz się, jak będziemy w kamerze wyglądać, że ja taka mała, chuda i ty taka wysoka? Ja mówię, Justa, niech piszą i tak będą pisać. A Justą mówi, no i będą o moich uszach pisać. No dobra, ale pisz, mi niech se piszą, no trudno. A jak wygląda twoja relacja z twoim ciałem? Lubicie się? No tak, lubimy się, akceptuję. Ja tylko czasami siedzę i mówię, tutaj muszę brzuch wciągnąć, albo robię jakieś zdjęcia z Jackiem, zasuń brzuch tutaj trochę tyłem, ale jest to okej w ogóle. A w zasadzie dzisiaj wybuchła taka afera w sieci, że zarzuciłaś Oliwii body shaming. To chodzi o tą sukienkę. To dzisiaj wybuchło? Ja dzisiaj to widziałam w social mediach. Znaczy sukienka to afera już była dawno. Afera sukienkowa była dawna, aczkolwiek dzisiaj odpowiadałaś na pytania związane z tym. O co tutaj chodzi w tej aferze tak naprawdę? O co poszło? Tak, afera sukienkowa. Chodzi o to, że chciałam od Oliwii poszyć sukienkę na kolację taką półfinałową, którą już wcześniej miałam na Pandorze. I Oliwia się zgodziła, dała mi tą sukienkę, nagle zabrała, więc ja się zdenerwowałam, bo ja nie lubię, jak ktoś daje i zabiera. No ale ona wstawiła na swojego Instagrama, że ona mi pożyczyła tą sukienkę, ale później musiałam oddać do krawcowej. A dlaczego tak napisała? Bo wcześniej na wykopie było napisane, że pewnie musiała oddać do krawcowej, bo jak Cory 4XL chciała się wcisnąć w małą eseczkę XS-ku, taką malutką, drobną. Tak, więc ona to podłapała, w ogóle cały jej content instagramowy był prowadzony właśnie taki trochę względem wykopa, bo niejednokrotnie tam, nie wiem, widziałam taką lekką szpileczkę do mnie, do Justy, do Rocha, no jakby do każdego uczestnika, przy czym ja do niej mówię, spotykam się, a i po co tak dodajesz? A bo ja tak dodaję po hotelowemu, a ja mówię, no dobra, ale kurde, jakiś szacunek, po co tak dodawać, ale po aferze sukienkowej się nie odzywamy. I rzeczywiście, no ja się poczułam bardzo urażona, ale nawet nie tylko ja, Sabina tak samo zareagowała, napisała do mnie, napisała do Oliwki, że Oliwka, no lubię ciebie, nawet bardziej niż mnie, bo też na mnie po drodze z Sabiną było też, jak widać w programie, ale no ja staję tutaj za sytuacją, a nie za relacją, jaką mam, że no to było straszne, to było takie poniżające, kurczę, że jej rozciągnęłam sukienkę, no gdzie to nie była prawda, bo ją i tak ubrała później, więc... Czyli rozumiem, że tutaj z Oliwką nie jest ci po drodze, nie, po programie. Nie jest, nie jest. A z Pawłem? W ogóle wierzyłaś w ich relację? Nie wierzyłam w tą relację od początku. Fajnie, że się zgodzili na takiego switcha, żebyśmy mogli być z Jackiem, więc trochę musiałam podkoloryzować, że fajnie, fajnie. Ale nie wierzyłam w tą relację, może dlatego, że Paweł cały czas mówił, że chce właśnie dążyć do finału i tak dalej. Oliwia mówiła 3 dni wcześniej, że jest zauroczona Jackiem, a 3 dni później, że już Pawłem. Więc mi się tutaj nic nie kleiło za bardzo, poza tym ta różnica wieku. No też duża. Tak, jeszcze jakby ona miała 25, on 40, to może nie byłoby tak zauważalne jak 19 i nagle 32. Taka świeża licealistka wyszła, pierwszy rok studiów i taki dojrzały gościu, nie? Więc nie wierzyłam kompletnie. A w przypadku Pawła faktycznie uważasz, że to było czyste dążenie do finału, niezależnie z kim, byleby jak najdalej dojść. Tak, tak uważam, że on po prostu chciał być jak najdłużej, nieważne z kim i tak to właśnie wyglądało z jego strony. No dobrze, to powiedz teraz, jak masz zamiar wykorzystać swoje 5 minut sławy, które teraz się rozkręcasz i już się sypią jakieś propozycje?
Jakie propozycje? Na współpracy instagramowe. Tak, ale kurczę, my mieliśmy zakaz prowadzenia współpracy, te współprace już tak cały czas. Okay. Ale no chciałabym poświęcić właśnie dużo czasu na tego mojego Instagrama, na TikToka. Na TikToku to ja od września codziennie wrzucam po 3 TikToki. Mm. Także chciałabym się na tym skupić, no bo ja to lubię. Lubię tutaj coś pogadać, poopowiadać, pomalować się. Mm-hmm. Dużo pytań właśnie o włosy, o makijaż. Beauty content. Tak, tak, taki uh-huh. beauty content. Lubię to. Podróże, ale to jest naturalnie. Ja wcześniej robiłam to samo, co prawda miałam tylko 3000 obserwatorów, mm-hmm. ale i tak robiłam te swoje rolki, TikToki. A ile teraz ich jest? 95 przed wejściem, aha. ale od wczoraj 30 tysięcy mi przyszło, więc okay. mówię, muszę tak. Może jak wyjdę, to 100 będzie. Aha, może tak może być. Może tak. Okej, czyli rozumiem, że planujesz wykorzystać tę tak, swoją szansę. Tak, na pewno. Szansę. Mi się wydaje, że się tak trochę do tego nadaje, że no okej, może dużo osób mnie nie lubi, ale może jak zobaczą, jaka jestem, to mnie polubią. Mm-hmm. Ale na pewno budzę kontrowersje i dużo tak. emocji. A czy masz też swój taki fanbase? Bo o tym hejcie wiadomo, że masz wielu przeciwników, ale tutaj Malu wspominała o tym, że ma swoje maluwinki, które stoją za nią murem. Czy ty też coś takiego obserwujesz, że masz społeczność, która broni cię i jest z tobą? Tak, mam taką społeczność, piszę też z tymi osobami, co prawda może nie maluwinki, żeby tam korinki to były, ale tak, mam cały czas kontakt z widzami, właśnie najbardziej jeśli chodzi o to ciało, jeśli chodzi o takie budowanie poczucia własnej wartości, no to wiele kobiet do mnie pisze, że Jezu, jak ty to robisz i żeby tam im pomóc. A jak wyglądają twoje plany na najbliższą przyszłość? Moje plany na najbliższą przyszłość, jest to jest trudne. No. Nie wiem w sumie, muszę coś tutaj odpowiedzieć, ale nie wiem, jestem raczej spontaniczna, u mnie to się wszystko zmienia z godziny na godzinę, z dnia na dzień, więc na pewno dużo podróży, więc jakąś część wygranej też właśnie przeznaczę na te podróże, ale to już takie dalsze, tam Bangkok, to New York i tak dalej, i tak dalej. Także podróże, Instagram, Warszawka, magisterkę muszę obronić w styczniu. Aha, no właśnie ta wygrana, na co pójdzie poza podróżami? No na razie chyba na te podróże. Na pewno nie chcę tak szaleć, wydać, kupić torebki za 10 tysięcy i nie mieć pieniędzy. Raczej tak stopniowo, bo ja stwierdziłam, że skoro są to pieniądze z przygody, to też chciałabym na przygody je wydać. Nie na imprezy, tylko na właśnie takie poznawanie świata, odkrywanie. Bardzo fajnie. Czego my w takim razie możemy ci życzyć na sam koniec? O, jest to już koniec! No, szybko jak prawda? A ja wszystkie tak wywiady. Tak? Umów się na pół godziny, ja 12 minut wszystko szybko tu opowiem. Ale bardzo szybko właśnie mówisz i dlatego ja mam wrażenie, że tak szybciutko. Przeleciałam się przez wszystkie najważniejsze tematy. To prawda. Czyli jakie było to pytanie? Czego mamy ci życzyć? Czego sama sobie życzysz? Może tak. Czego sama sobie życzę? Życzę sobie, no nie wiem, kurde, są takie właśnie trudne pytania z kategorii nie wiem. No ale co, ja myślę, że chciałabym ci życzyć na pewno, żeby twoja przygoda dalej trwała, niezależnie od zakończenia hotelu Paradise, żebyś się rozwijała, żebyś wykorzystała właściwie te swoje 5 minut i tą swoją społeczność, która za tobą stoi. No i żebyś się nie zmieniała i dalej była wulkanem energii, który po prostu zaraża tą energią. Myślę, że to ci wystarczy, żeby dalej podbijać świat, bo to chyba twoja szansa. Teraz. Jezu, dziękuję, no sama bym sobie lepiej nie mogła życzyć, także super, dzięki. Ślicznie ci dziękuję za odwiedziny i za naszą rozmowę. Dziękuję, było bardzo fajnie. I potwierdzam. Cory z Hotelu Paradise jest dowodem na to, że charyzmą i autentycznością można podbić serca widzów i dojść do samego finału, w dodatku u boku takiego mężczyzny jak Jacek. Tak, dziękujemy. Dziękujemy.